Siemaneczko, ziomeczki, to ja, Konzarz. Dzisiaj Wam zaprezentuję, jak pobrać, po prostu jak pobrać maszynę wirtualną, oryginalnie VirtualBox, na Windowsa 10 po prostu, bo teraz już właśnie 11, to jest nic nowego, ale jednak dawno mnie na kanale nie było, ale no. No i dzisiaj Wam zaprezentuję, jak na przykład maszynę pobrać, żeby mieć tą dziesiątkę, ale dalej mieć jakieś inne systemy. Oczywiście ja używałem ją i no i ten, no i jest dobrze. Dobra, no to przejdźmy do filmu. Oczywiście dzisiaj bez składania, mi się po prostu nie chce. Po prostu nie mam programu. Dobra, no to weźmy jakąś przeglądarkę, włączmy. Na operze mam jakieś prywatne rzeczy włączone. Akurat nie jest włączone, ale no po prostu tam są aplikacje, tam no dzisiaj Chroma użyję. No i żeby wejść, znaleźć tego, jakby, kurde, po prostu mi VirtualBoxa pobrać, trzeba mieć oczywiście, na pierwsze zaprezentuję, co trzeba by było mieć, instalki do systemów ISO, jakby, pliki zaprezentuję, takie otóż pliki, oczywiście Jovemu może się to przydać, jak będzie chciał, nie wiem, otóż takie to pliki trzeba mieć. Jakby z tych plików niestety nic nie zrobicie przez tej maszyny. Na przykład Windowsa 7 mam, Windowsa 10 i Windowsa 11. To jest 9 jak było robione. To jeszcze nie wyszedł tak dokładnie, a już jest grudzień. A tej w ogóle 8, 8, 7. Dawno mnie na kanale nie było, już od czerwca. Dobra, i nawet przegapiliśmy moje urodziny, jakby stworzenie mojego kanału. I oczywiście byłeś też urodziny mojego Discorda. Zapraszam na Discord oczywiście. Ale dobra, przejdźmy teraz, jak zainstalować maszynę. Jak coś wam nie wytłumaczę, zawsze tak mówię, piszcie w komentarzach, tam przeczytam. Dobra, wpisujemy VBOX. Nie. O. Nie, bez tego bym chciał usuwać. O. Takie coś, pobieram taki oto program, przyciskamy tutaj i wchodzimy tutaj do Wnolac. Tak. I wybieramy swojego system. Tutaj macie pełno systemów. Oczywiście większość osób jest na Windowsie 10, jak tutaj nie rozpoznajecie, co to jest za dziesiątka, to jest dziesiątka oczywiście. Tylko po prostu spersonalizowałem. I tutaj to przyciskamy. Jak macie taki sam, no i się pobiera. Już mam to pobrane. No dobra, teraz przejdźmy do instalacji. Czekajcie, tylko znajdę. To jest? Nie, chyba nie ma. Nieważne. Nie ma, nie ma. Co to jest? A dobra, nieważne. Nieważne, coś tam miałem pobrane, bez sensu, jakiś bug. Dobra, no to teraz coś tam nieraz coś pobierałem na jak. Dobra, ja chyba jednak pobiorę to, bo jednak coś nie widzę. Dobra, to ja pobiorę to. No to ja przerwę, ten zaraz będę. Jezus, mój pies. No dobra, właśnie mi się już skończył, tylko właśnie. Jezus.
Dobra, mój pies dostał downa. Dobra, tutaj już instalacja jest programu. Ja zapomniałem, że mam włączony. Ja takie nieraz problemy mam. Mówiłem, ale dobra. No to tutaj jest instalacja. Jak macie tutaj takie problemy właśnie, że po prostu, że macie dyski tutaj, tu i tu. Po prostu tutaj ja wybieram na ten, ale dobra, to nieważne. Dobra, no to tutaj ja właśnie wybiorę na dysk C. Na desk. Tutaj to będzie tu programy. Dobra, tutaj. I tutaj, dobra. Dobra, ja tutaj jakby trochę się wyciszyłem. Tutaj. Dobra, ja się wyciszę na chwilę, bo tam tutaj parę takie szumy to tutaj napiszę. No dobra, otóż to tutaj zrobiłem takie, że na coś stworzyłem nazwę prawie, aha, czekaj, przez na dysku C. Czekajcie, ja tutaj zrobię porządek sobie po prostu i... No dobra, tutaj się wszystko nagrywa, no i dobra, mamy tutaj otóż to, zrobiłem sobie, tutaj po prostu możecie zainstalować na C. Dobra, zresztą tutaj od was zależy, dobra, dalej, i tutaj. Po prostu takie rzeczy, takie tutaj, że w menu start, na, że skróty jak na przykład to, albo to, Internet Explorer. Aha, zapomniałem. No, dobra, tak powinien się wasz kosz nazywać. No, nie narzucę oczywiście. No dobra. I dalej tej. Tutajże na taxbar, tutaj na tym, ja też zostawię, bo jakby coś, wszystko. I tutaj nie wiem, aha, to chyba w tym. Ja to sobie odejmę, bo nie jest. Znaczy to jest w tym chyba. Dobra, i to jest, że może internet wam wypalić. Jest. Okej. Okay. A kurde, mogę. Dobra, nieważne. Tylko. No i tutaj instalujemy i instaluje się wam. Zobaczymy ile to było. Dobra. Tutaj wam nie wyskoczyło, bo ja wiem, że zawsze jak takie coś wam wywala, to wam to się nie pokazuje. Takie coś dostałem wiadomość, czy chcesz zezwolić na aplikację. Przyciskacie tak. Jak najbardziej trzeba zezwolić. No inaczej wam nie pójdzie chyba. No i właśnie się to już przypięło. Już się pokazała aplikacja. O, tutaj też się przypięło. I tutaj. I finish. I teraz się odpala. No i mamy taką maszynę wirtualną. Zobaczę, że wszystko tutaj mi się poinstalowywało. Gdzie to jest? O, tutaj. I mamy tutaj wszystkie aplikacje, co to jest. OV w VirtualBoxie. No i tak, no i tutaj jeszcze maszynę wirtualną, kiedyś miałem tutaj, ale tutaj zrobię sobie systemy, ale tutaj to zresztą. Dobra. No to teraz dodajemy nowe. Tutaj i tutaj nazywamy sobie jakiego chcemy, jak chcecie, na przykład nazwę, nie wiem, Andrzej. No na przykład możemy tak nazwać, akurat ja tak zrobię, nazwę tak sobie. No i tak o. Nie no, dobra. Nie będziemy się bawić. Dobra, nieważne. Nazwę se po prostu najlepiej systemem. Nazwę systemu. To czyli Windows 7. Ja będę akurat 7 instalował. Tak samo. Po prostu musicie znać instalację systemu.
Też możecie mieć pendrive'a na przykład. Ja akurat mam pendrive'a i tam mam Windows XP ISO. Ale dobra, nie będę się bawić. Może kiedyś jak będę miał takiego wbudowanego pendrive'a, to wam pokażę, jak zrobić to z pendrive'em. No dobra, Windows 7, ile bitów, nie wiem, tam 32 bit. A, bo mam tyle w ogóle. Tyle mam instalatora. Dobra, tutaj gdzie się wam zainstaluje, ja, znaczy inny. Właśnie tutaj. I tutaj biorę. I tak. No i tutaj tyle. Dalej, ile chcemy pamięci. Ja sobie dam na maksa. Najlepiej zalecamy. Ok. Więc stwórz wirtualny dysk, stwórz... Nie wiem, czy się nagrywa wszystko. Wszystko się nagrywa. To jest najlepiej. Później dynamiczne przydzielanie najlepiej. Ja dam 2 terabajty. Utwórz. Dobra, mamy. Tutaj jeszcze wam zaprezentuję, bo w moim komputerze coś się nie chce otwierać tryb Areo. Aha, dobra, bo mój monitor coś ma downa z tym Areo, że po prostu mój monitor coś nie odczytuje, ale dobra, nieważne. Teraz tutaj dajmy tutaj. I tutaj trzeba pobawić się trochę. Flopy, network włączymy. Tutaj tak. Tam dwa rdzenie starszy chyba mu. Tutaj nic. Nie, co to jest? Dobra, tutaj zostawimy, bo ja tego nie widziałem nigdy. Albo nie. Dobra, i tutaj pamięć wideo dam na maksa. Aha, żeby od tutaj włącz akcelerację 3D. I właśnie jak włączycie to, to możecie odtwarzać Areo w Windowsie 7. Ilość monitorów mam 2, ale dobra, wystarczy jeden tylko. Dobra. Pamięć. Tutaj właśnie, tutaj jest ta płytka, to musicie to przycisnąć. I tutaj musicie znaleźć i ja właśnie szukam. I ja chcę Windowsa 7. Bez tego nie pobierzecie. A, bardzo długo. Jak będziecie chcieli, to mogę wam wysłać kiedyś. Tutaj sieć, tutaj zostawcie. Tutaj nie wiem, ja tutaj porty szeregowe, że coś. USB, po prostu jakieś, nie wiem, pendrive, to. Ja tutaj nic. Aha, bo to jest wszystko od nowa, bo tutaj kiedyś miałem. Folder maszyny. Nie, jakieś coś pewnie. A w ogóle to wszystko od zera przecież, ja usuwałem kiedyś to. Bo chciałem na innym programie, ale dobra. No i to jakie to. Dobra. Okej. Okay. No i mam już. Aha, jeszcze opis może. A dobra. No i dajmy uruchom teraz. Teraz właśnie się zaczyna cała magia. Nawet jak coś źle mi wyszło, to puszczę. I się odpala. No musicie mieć te ISO. Musi być plik z.iso, po prostu bardzo dobry. Też możecie pobrać ze strony Minecrafta. A w ogóle płytę możecie też wsadzić, na przykład z XPK. Ja mam gdzieś, tylko nie wiem gdzie jest. No i się instaluje. Na filmie nie widać. Że tak mi lekko chodzi, nie wiem. W filmie inaczej to, dobra. Już mamy, coś tutaj się zaczyna. F. O właśnie. To jest takie coś, że tutaj jakby tilt, lewy tilt to jest jakby przycisk hosta i tutaj możecie, dobra, ja sobie włączę na cały ekran i mamy na cały ekran instalację. No i tutaj mamy polski. Instalujemy. No i teraz właśnie się zaczyna cała zabawa, najlepsza instalowanie Windowsa. Naprawdę, to jest najlepsza rzecz, która jest z tym, ale musicie to znać oczywiście. Ale ja w pierwszym dniu się tam, to musimy zaakceptować. To musicie po prostu mieć stabilną ISO. Tutaj nieprzydzielony, tak o, jest dobra, idziemy. I czekamy, ja chyba to sobie po prostu przeminę jakby, żeby nie było. To ja sobie to ominę i jak będzie pod koniec, to znaczy.
No dobra, jak widzimy, to już jest 100%. Nie wiem, czy ten. Dobra, instalacja. Czyli instalacja jeszcze. Halo. No, dawaj. O, i róbmy ponownie. Tutaj nie klikajcie, jak widać, tutaj jest napisane. To coś po prostu przestrzegajcie to. Okay. Jeszcze zaprezentuję tam instalację takich dodatków, to. No, 17 minut już trwa film, widzę. No, trochę trwa, no niestety. Nie wiem, czy dałoby się godzinę i to chyba trzy systemy mogliście by tego zainstalować przez godzinę. Przez 2 godziny. Trzy systemy instalacji. No, ja to zawsze, usuwam. Nie, po prostu ja tak mam. I właśnie wam zaraz zaprezentuję, dlaczego będziemy instalować dodatki jakieś takie bez sensu. Znaczy bez sensu, sensu. O, halo! Czemu mi tak się na sensie? Czy tak długo idzie wszystko, Jezu? Nie wiem, jest regi, zaraz wyjdę z tego pokoju i przyjdę, aż się zainstaluję. O, już coś zaczyna działać. O Jezu, widzę, że 100, halo. O Jezu, jakoś to gadam, czekajcie. O, teraz powinno być, Jezu. Ściszę się, bo tutaj będzie słuchawki. Ściszę się, bo gadam głośno, Jezu. Albo nie, ale jest kontaktem. Dobra, już tutaj się pojawiło coś. Trwa uruchamianie. Dobra, instalator. O, dobra. Pojawiło się nasze kochane. Nasze kochane. Dobra, chciałem się wyciszyć, bo chciałbym się zakaszleć, to by wywaliło uszy. Dobra, kończenie instalacji. Jak będziecie chcieli, to kiedyś wam pokażę, jak... Nie no, bez sensu. Tak, bo przecież to... Nie da rady tego. Jezus. Biedronka, brawo. Jezus. No ten w Chrome coś mi odwala w telefonie. Oho. Dobra, wiem o tym. Jak to dobra, jeżeli się nie chce tego będzie wyłączać. Gdzie jeszcze wam zaprezentuję to, czyli instalacji. Szybciej z tą nadziarnią, miła. Ja pitole, ile to będzie się instalowało? Wiecie co, ja chyba zatrzymam, bo to nie wiem, będzie trwało.
Dobra, to zaraz będę. Nareszcie coś się pojawiło. Aha. Trzeba uruchomić? Dobra, wyłączę to, żeby się... A, dobra. Nie będzie. Dobra, uruchamia się Windows, jak widzimy. Znaczy to dalej instalacja. Dalej instalacja. Wszystko się. Dobra, już. Dobra, już jestem. Już tutaj się coś powoli instaluje. Ja pitole, ile to będzie trwało? Och, już. Dobra, teraz tutaj nazywamy sobie, ja tutaj się nazwę Gonzasz, wiadomo. Gonzasz, a tutaj nazwę... No jakoś tak. Dobra. Dobra, jak widzieliście, tak było najlepiej postępić tam po prostu tam jak było tam wcześniej, to czyli tylko instalacje te. Najważniejsze to. Znaczy nie, instalacja najważniejsza. Sieć domowa. Można sobie przesuwać XD. Dobra. Ja mam home premium pobrałem. Nie wiem czemu home. Okej. Chyba nigdy nie używałem się taki. Nie. Używałem. Ja tylko najwięcej XP używam. Za mojego życia, później dziesiątka. Najwięcej to XP, nie. Nie, czekaj, czekaj. Tak, XP. Później dziesiątka. I do teraz dziesiątka. I jest, zaraz będzie jedenastka. Będę musiał pomierać. Do 2025 jest wsparcie dziesiątki, to czas. Teraz trwa przygotowywanie pulpitu i zaraz będzie. I chyba to jest powoli koniec. Już 25 minut. Jest. Tak się dzieje, jak się instaluje. Tutaj przybliżę. O Jezu. A i dzisiaj coś? Dobra. Niestety jest takie małe. Właśnie ja przybliżę. Tutaj, żeby ładniej wyglądało. Ja to mogę mieć małe, bo już jestem przyzwyczajony, ale niektórzy nie. Niektórzy niestety nie są. Dobra. Jakoś tak równo. Okej.
jakoś jest. Dobra. Niestety będzie się nagrywał taki. Takie coś. Niestety. Dobra, no to mamy już tutaj jakby tą właśnie siódemkę działającą i właśnie my chcemy mieć jakby na cały ekran, bo to jednak innym przeszkadza. No i właśnie, dobra, jednak jest, muszę powrócić jednak do tego, co było. O Jezu, znowu. Dobra, ale dobra. Jak zaprezentuję wam, naprawdę on działa, to możecie sobie tworzyć foldery. Andrzej Duda, wiadomo. Andrzeja, możemy tutaj mieć pliki. Podatki, wiadomo. Dobra. Dobra, nie bawmy się za bardzo. Tak o, no to teraz wam zaprezentuję, jak zrobić, żeby ten całe było. Więc na początku zalecam wam wyciągnąć ten komputer. O, jest. I musimy go odpalić. Tutaj mamy instalatora, to możemy wysunąć. Tutaj możemy przycisnąć takie coś, ale dobra. Ja powrócę już do tego, co było. Czyli... O kurde. Ciężko, ciężko. Dobra. Mamy, widać, widać. Wszystko musi być. No to wchodzimy teraz, damy tutaj wysuń. I teraz wchodzimy tutaj w urządzenia. I zamontuj obraz płyty dodatkiem. Po prostu wchodzimy w urządzenia. I tutaj. Przyciskamy i mamy takie coś. To przyciskamy. I teraz. I teraz właśnie musicie sprawdzić, ile wy macie. Czekaj. Czekajcie, coś wszystko słychać? Chyba tak. Chyba tak. Czekaj. Coś wywalić musi. Dobra. Tutaj wchodzimy teraz tutaj. Otwórz, otwieramy to. I teraz musicie zobaczyć w maszynie, ile, jakie macie, ile bitowy. I gdzie tutaj można sprawdzić, ile macie bitów. To właśnie dlatego zalecam wam tutaj wpisać, ile bitów. Ale też możecie, o tak. Jak nie macie takiego czegoś, nie macie takiego kwadratowego, to to jest 32. A jak macie już takie coś, no to już macie 24. Takie coś. Po prostu musicie patrzeć też na obrazek. I tutaj też powinno być napisane wszystko. O tutaj. Tak, tutaj jest też powinno jest napisane. Nie wiem. Po prostu jakoś musicie sprawdzić, jak tutaj macie, ile bitów. No i właśnie wybieramy to. Jak macie ten bit. I pobieramy. I instalujemy. Wiadomo, tutaj więc zaufaj to i tutaj instalujemy i się instaluje dalej. Dobra. Instalujemy. Patrzę, czy tak przy okazji, czy to działa, czy parę. A nie powinien. Mogę wam też zdać poradnik jakiejś z Windowsa 7, ale zresztą to używał w 2021 tego Windowsa 7. Na pewno nie ja. Nie no, są osoby. Na przykład, no po prostu jakby Windows 7 jest bardziej narażony na wirusy. No niektórzy też nie mogą zmienić na 10, ale ci co mogą, to pewnie zmienili. Mi się tak wydaje. Bo jednak zestawek przy starych jednak to jest też ciężko. No smutne, ale prawdziwe niestety. Trzeba zmienić system.
No tak, no, jak tak bardzo być zacofanym, to jak na przykład od, nie wiem, od 20 lat być zacofanym, to trzeba, no to ma się Windows XP i no, a na XP-ku za bardzo już nie zrobimy nic. Jakby ta, właśnie te Windowsy, tutaj maszyna wirtualna jest po to, żeby testować jakieś... Oho. Dobra, nieważne. Żeby po prostu testować jakieś wirusy, bakterie czy jakieś programy. Właśnie dlatego ja sobie kiedyś zainstalowałem na maszynie XP-ka, żeby testować jakieś programy i później czy mogę zainstalować ten mój oryginalny XP-ka. Mam XP-ka też. Dobra, o. A, dobra, bo to, o, to działało też kiedyś, tak? Ja myślałem, że tylko w Windowsie 10 to działa. No i czekamy, czekamy. Może to trochę potrwać. Wszystko to jest. Działa, nagrywa się. Już pół godziny to nagrywamy. Kapitole. Mam nadzieję, że nic nie było ścięte. Nawet jak się ścięło, to rzucę. Kurde, nie chce mi się. Nie chce mi się jeszcze raz. Nie, raz tak miałem, że. O Jezu, to coś nie było włączone, o Jezu. Jeszcze raz. Dobra, instaluj się. Nieraz potrafiło, na, pamiętam, na Wiście nie chciało mi się zainstalować. Miałem też kiedyś Windows na Wiste. Ale poznałem, że trzeba było po prostu potwierdzić, a ja nie potwierdziłem. Kalkulator. Lupa. Oho, chciało. Dobra. Dobra, patrzmy się na tę piękną tapetę starą. Popatrzmy się na tą starą, piękną tapetę, która była kiedyś. Okej. Ja bardziej pamiętam tę taką tapetę, taką inną, taką, że jak ze XP-ka, no. Zawsze pamiętam, że mam tutaj kosz, nie wiem czemu. Zawsze tutaj kładę kosz. O, IFI jeszcze raz zresetujemy. Nowa. Czemu się nie chce? Dobra, ja sam zresetuję, bo coś nie chce się. Halo? Coś mi ścinęło. Jezu, Windows. Oho, maszyna mi się ścięła. Ciekawe, czy się da uratować maszynę. O! Dobra. Resetuję sam. Coś samemu nie chce się zresetować. Ja pierdzielę, ale zamula mi ten. Już wiem czemu, coś mi to zamula. Chyba za mało ustawiłem. Ale co, ja wszystko na maksa dałem. O Jezu. Prawda mi się ścięło. Właśnie też tak możliwe, że to jest przez to, że nie sklejany system. Ale Xbox mi lepiej działa. Jezu. Wiecie co, ja zresetuję tą maszynę. Po prostu wyłączę. Dobra. Aha. O. Wywaliło mocno. Zobaczymy, czy działa. O! Chyba działa. Chyba już działa na cały ekran.
Jezu, ale to przemu... A nie, jednak nie. Dobra, ale to zamula mi. Kurde, no. Ja tak mi nie zamulało. Nie no, ścinało mi, ale to nie aż tak. Kurde. Nie wiem, przez to, że nagrywał? Nie, może przez to. Jak to? Czekamy, czekamy, aż się odpalisz. Allahu, Allahu, proszę odpalić mi Windowsa. O jest. Teraz będzie 2 lata się odpalał. Szpuk. 37 minut. Jest. Ale długo to idzie. Ale ja nie wiem, bo ja nigdy nie patrzyłem na czas, ile to mi trwało, ale długo też pamiętam, że trwało. O, to jednak coś nie pykło mi coś. Albo czekaj, bo chyba jeszcze nie ten. To jak się odpali pulpit. Albo coś mi po prostu nie instalowałem. Instalacja to instalowałem. Po prostu jeszcze raz sobie... O, dobra, działa. Piękny dźwięk się włączył, mamy Windowsa, jesteśmy zadowoleni. Zadowoleni jesteśmy ze swojego systemu. Pięknie. O Jezu. O Jezu, co? Czemu? Czekaj. Oho. Dobra, by tych siatki były włączone, ale to Windows 7. Dobra, i zobaczmy jedno. Mnie interesuje, czy mi Areo działa. Działa mi. I tutaj po prostu jak chcecie włączyć, żeby mi to przezroczyste włączać. I macie, kurde. Wszyscy zadowoleni. No normalnie macie Windowsa 7. No i ten, no i tak właśnie widać, że macie Windowsa 7, możecie sobie działać. Jeszcze wam zalecam jedną rzecz zrobić. Możemy sobie nazwać. Dobra, możemy sobie nazwać. O! Już ktoś mi nie pasuje. Dobra. Jeszcze wam zaprezentuję, jakby działać szybciej, to już tak dodatkowo. Ale ja już dziękuję dla tym, co chcieli. Po prostu chcieli zainstalować, macie Windowsa pięknego, możecie se działać, pięknie możecie se, i możecie se wirusy wreszcie, czyli macie 2 systemy. Oczywiście ja nie instalowałem 10, ja tylko instalowałem 7. Jak chcecie, o jest. Jak chcecie, mogę też, zresztą instalacja do 10 tak samo prezentuje się. No ale zresztą to po prostu zależy od takiego systemu, po prostu musicie umieć instalować ten system, który chcecie. Na przykład ja XP-ka miałem też przez chwilę. No, no i możemy... O jest, tak właśnie się dzieje, jak się ma Areo na maszynie. No dobra, no już dziękuję, a jeszcze teraz wam zaprezentuję tak dla tych, dla ciekliwych. Wchodzimy w komputer, czy nie? Wchodzimy w personalizuj. Niektórzy mogą to wiedzieć i tutaj damy zmień ikonę pulpitu i możemy tutaj sobie powłączać. Może niektórzy wiedzą, ale to na 10 jest inaczej. 10 jest inaczej, nie. Tak samo. Nie, dobra. No i możecie mieć tutaj właśnie do tego. Możecie mieć Windows. No dobra, ja już dziękuję za oglądanie. Naprawdę teraz już dla wszystkich. No i wbijajcie na mojego DC, DC, bo to jest ważne, dajcie lajka, proszę, dajcie. No i dzisiaj film bez składania, nie wiem, jakoś to wyszło. Nie wiem, czy następne będę składał, muszę po prostu jakiś program zainstalować do składania, a ten nie ma. Tutaj od razu OBS-a będę puszczał. No i chyba ja jutro wrzucę. Nie, dzisiaj. Dobra, dziękuję, bajo, jajo, do następnego filmu, do poradnika albo gry jakieś będę nagrywał. Dobra.
Aha, i jeszcze tak powiem dla osób, które się interesują country balami. Nie będę już tego nagrywał, bo niestety mi PyNet się zepsuł. Właśnie na maszynie też tak myślałem, że może być, ale ścina, że nie. Dobra, dziękuję, bo czas zabierał mi już 40 minut. Bajo, jajo.